Źle mi się tym gra, ohydnie mi się tym gra. Okej, i jednak zajebiście się tym autem gra. Buenos Aires, naprawdę. Muszę go sfejkować. Dobra, mamy to. Gleba. Nie. Także moi drodzy, auto oceniam w skali... RL Exchange, strona, dzięki której z łatwością kupisz itemy oraz kredyty w grze Rocket League. Na każdą platformę i z wieloma metodami płatności. Z kodem BRUCE otrzymasz 3% zniżki na każde możliwe zamówienie. Link do strony w opisie. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony BRUCE i witam was na jednej z najbardziej bezużytecznych serii, jaką w tym momencie możecie znaleźć na kanale, czyli testujemy, moi drodzy, nowe auta. Dzisiaj na warsztat wchodzi Aston Martin. Oczywiście użyjemy sobie kodu BRUZUWA, który już w tym momencie wpisuje, wspiera jest ten twórca i my kupujemy Astona Martina, który w tym momencie kosztuje 1100 kredytów i zobaczymy, jak sprawdza się w grze. Moi drodzy, na początku zagramy sobie dwójkę, później trójkę, zobaczymy, jak się gra. Jest to oczywiście hitbox do minusa, jest to hitbox do minusa, no i co nam to może powiedzieć? Może nam to powiedzieć jedynie tyle, że poprzednie auto tego Astona Martina, którego ogrywałem, wszystkie inne Nissany, które ogrywałem, były praktycznie takim samym autem, takim samym hitboxem. No bo zobaczcie, tu chodzi o to, że to auto ładnie wygląda, jest dla koneserów i w ogóle wszystko tego typu, nawet ma zeza. Ale moi drodzy, fakt jest taki, że jest to hitbox do minusa na aucie, które nie jest do minusem. Czyli w tym momencie, jeżeli byśmy mieli do wyboru do minusa albo to auto, to bardzo możliwe, że już przed tym testem jestem w stanie stwierdzić, że wolałbym grać do minusem, ale może coś się w tym wypadku zmieni. Także zobaczymy to oczywiście po pierwszej i po drugiej gierce. Pierwsza gierka 2-2, druga gierka 1-1. No i jesteśmy szczęśliwi, goli, wesoli. Trafiliśmy na gościa, który ma 1800 mm. Sfollowujemy sobie tą gałę, myk, strzężujemy i tu po... A gdyby gościu się tylko zorientował, że piłka leci w jego stronę, to mogłaby być naprawdę fajna brama. Znaczy fajna, po prostu gol by był. Strzężujemy to sobie, myk. No i tutaj już bardzo możliwe, że będzie gol. Nice shot, 1-0. Autkiem ciężko mi się gra, dlaczego? Bo jest, bo ma taki hitbox. Hitbox do minusa oczywiście. Że do minus mam wrażenie jest nieco szerszy, ale to może być tylko jakieś wrażenie placebo. A te autka wszystkie, Nissany, nie Nissany, Astony Martiny, wszystko po kolei, jest takie, że jest wąsem jest. I dzięki temu źle mi się tym gra, ohydnie mi się tym gra. W ogóle wszystkimi tymi oregi... Okej. Co ja mogę powiedzieć? No jednak zajebiście się tym autem gra. Buenos Aires, naprawdę. Dobra, sfollowujemy sobie tą piłę. Myk, okej, jeszcze to raczej zagra na corner. Speedjumpujemy sobie to. Okej, no i hit, bo mamy jakby flipka, mój teammate dostaje piłkę za da. Podjedziemy do tej piły, myk. Potrzebuję sobie stąd wziąć boosta, bardzo dobry strzał, fenomenalnie. Jesteśmy w stanie teraz sfejkować sobie to. Ajajajajajajajaj. Nie, zły setup. Tam nie spierdzieliłem. No ja mówię, Octane'em fajnie bym sobie podjechał, ten wziął tą piłę, Fenkiem też. Ale się rozciągłem. Ale do minusem? Nie. Nie. O, bumpik. Jakbyś mógł. Nice save, brawo. 19 boosta. Poczekamy sobie, pożyjemy, zobaczymy. Okej. No tak, żeby kupić czas, to tam dobry strzał. Oj, musimy teraz fejkować, bo mój teammate wybuchł. Ja też wybucham, najprawdopodobniej. Nie, dobra, jednak jest git. Tylko teraz tak, czy czaro to strzężuje? Strzężuje i on mi to... No, ciężko było wywnioskować, to co strzężuje, ale piłka finalnie została oddana do nas, także gicik. Strzężujemy czaro, myk. Bumpniemy czaro? Nie bumpniemy. Myślałem, że podskoczy, a to taki klops. Oj, może być problematyka z tym związana. Fliczek? Mamy to. Tylko teraz, żebyśmy zdołali... Obronną ręką wyjść z tych tarapatów, chciałem powiedzieć, ale... no wyszliśmy. Wyszliśmy po prostu. Jeszcze... Strzelamy bramę na 3-1, jaka luta w ogóle poszła. To ja nie mam pytań, tutaj powinno być 2-2. Ale na całe szczęście nasze enemy podarowało nam prezent. Jest try. Myk, podlecimy do tej piły.
i ją sfajkujemy. Małe zamieszanie, powiem wam. Dobra, zestrzałem bardzo ładnie. 4-2. No tutaj teraz dwie bramki co wpadły, to tak. Tak, nie trafimy w piłkę. Później odkucie zostało zagrane w postaci podania. O kurde, goście się bumpnęli. No nie mów, że to będzie brama. Tylko dlatego, że się chłopki kopnęły. Dobra, git jest, żyjemy. Trzeba pozbierać małe padziki, bo ja cały czas misuję te małe padziki, a to jest game changer. W momencie, w którym nie masz boosta, nie masz ten, jak dojechać do setki. To jest sobie kilka małych padzików, rotacja przez środek, tutaj jakiś bumpik. No i git, od razu mamy boosta, od razu się lepiej żyje. Ramyk. Ze strzałem? Czy to będzie brama? Nie, nie będzie, ale dobra inicjatywa. Gościu drybluje, w porządku. Okej, okay, dobry clear ze strony mojego teammate'a, szczędzujemy to sobie. My zagramy to na backboard i wydaje mi się, że tutaj ładujemy dubla. 5-2, idealnie. No dobrze chodzi to spotkanie. Zwycięstwo, moi drodzy. No także tak się prezentuje auto na dwójkach, hituje piłkę ten, tylko wiecie, ta seria to jest taka, że to auto będzie odbijać piłkę. To nie ma tak, że wychodzi auto i nie będziesz potrafił nim grać i Parkinsona dostaniesz. Nie, to każde auto, każdym autem będziesz trafiał. Wydaje mi się w ogóle, że robienie testów, tak jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, to powinno się opierać tylko na tym, czy wam się wygląd podoba, czy nie. Ponieważ te wszystkie autka są moim skromnym zdaniem, jeżeli chcecie mainować, jakoś tryhardować i tak dalej, no to do kosza na śmieci, bo macie Dominusa, który najlepiej odzwierciedla hitbox Dominusa, macie Octane'a, który jest jednym z najlepszych autek, które odzwierciedla hitbox Octane'a, macie Fenka, który jest zamiennikiem, macie Breakout'a, którym możecie sobie pograć, Merca, ale tak to te autka wszystkie to jest tylko i wyłącznie wasz gust. Także moi drodzy, przechodzimy do jedynek i tam zobaczymy, jak nam pójdzie, jak będzie się grało jedynki. Moi drodzy, trafiamy na Blazera YouTube i co? Zobaczymy, jak gra, zrobimy sobie fejka na starcie. Ja od razu mówię, nie umiem grać tym autem, kopałem tą piłkę na freeplayu, gra mi się beznadziejnie, no zobacz, że nawet piłki nie mogę przyjąć. No i kopnąć enemy też nie potrafię, ale no. Taka właśnie jest sytuacja, moi drodzy, jeżeli chodzi o to autko. Kopnięty gościu, weźmiemy sobie stąd setę, weźmiemy sobie stąd padzika setę. Gościu nie ma boosta w ogóle. Dobra, musimy to wyklidować. 50... On stąd nie weźmie sety, bo jej tu nigdy nie będzie. Więc możemy mu strzelić śmiało na 1-0. Właśnie liczyłem tamtego boosta i no tak jeszcze ze 2 sekundy musiałby sobie poczekać, więc... Mamy 1-0, zobaczymy co dalej. Myk, kick-off do lewej strony. Dobra, spekujemy, on to fliknie. Okej, okay. Musiałem tak zagrać. Okej, okay. Bumpik może jakiś, nie? No to strzelamy na co strzelamy? Chyba nie strzelamy na nic. No, na nic niestety nie strzelamy, wezmę sobie są C. Kurczę, trafiłem na jakiegoś jedynkowca. Gościu pojechał mi od razu na bumpa? Jakim cudem? Dobra, szczędzuję go na raz, bez przesady. Będę sobie grał jak debil. Świetnie, debilku. No to musisz wziąć jeszcze boosta z mida. Okej, okay. No i co tym razem? Okej, okay. No to strzał chyba, nie? Tak mi się wydaje. No, 1, na 2-0. W ogóle zrobiłem taki placemencik, żeby na pewno przy słupku trafić. Muszę cały czas się skupić na tym, że tutaj jest kamerka, a nie z lewej strony. W ogóle możecie dać znać, co sądzicie o tej kamerce. Próbuję nowych rzeczy, fresh rzeczy. Dobra, skupmy się na tym spotkaniu. Myk, gościu to raczej fliknie. Jep, przenosimy to nad poprzeczką. Strzał. No i idealny strzał, 2-1. No to nie miałem co zrobić, jeżeli by oddał jakiegoś placka, to bym to wyciągnął. O, lagi, okej, okay. Pysznie. Mhm. Pysznie, zaczynamy zabawę. Dobra. Wreszcie to raczej sklei. Jak on tak szybko reaguje na moje rzeczy? Okej, okay. Nie trafił. Weźmiemy mu stąd. Ser mu weźmiemy stąd chyba. Okej, okay. Wpadnij. Dobra, mamy 3-1. Na chwilę obecną zobaczcie. Zero jakichś kurde fascynujących goli. Zero, no, to jest hitbox Dominusa. No to tutaj nie ma co się oszukiwać, że nie będzie niewiarygodnych bramek, bo ja jestem Octane'owiec i staram się grać jak najbardziej safe, bo nie potrafię wyczuć tego auta. Totalnie go nie czuję. Gościu robi te fejki zażygane.
cały czas te fake fliki i już mam dość, naprawdę, już mam dość. Trzeci flik chyba taki próbował, jakby go bumpnąć. Dobry challenge z jego strony, ale dobra, wykrzaczył się na tym, na recoverze. Dobra, próbujemy. Nic z tego nie zrobię. Muszę to hitnąć, aha. No to szczęście, no. Co mogę powiedzieć, jestem szczęśliwy, moi drodzy. Gramy oczywiście na SSL-u, rankingowa solo 1400 elo. Bardzo możliwe, że zaliczymy na minus, ze względu na to, że wczoraj zagrałem jedną jedynkę i od razu z niej wyszedłem. Więc tutaj może być tak, że nic nie dostanę, żadnych punktów. Teraz sobie przypomniałem o tym, ale no, zobaczymy. Sfekujemy go. Okej, okay. Gościu to raczej fliknie, no tak jak myślałem, weźmiemy mu stąd setę. O to chodziło. Gościu mnie będzie fejkował, challenge i moi drodzy, mamy 5 do 1. No, się ciekawy rywal trafił tutaj, akurat ciężko cokolwiek pokazać jedynkowego, bo na razie to same w ramki strzelam longshoty albo coś w tym stylu, no nie wiem, takie, wiecie jakie. Dobra, weźmiemy sobie stąd setkę, myk. Bardzo dobre ma fliki i bardzo dobry fake z jego strony i mamy 5 do 2. Ładnie zagrał tego fake'a, ja nie mogłem za bardzo zareagować. Myślałem, że będzie oddawał strzał, co było też do zrobienia z jego pozycji. Także no, widzicie sami, że zagrywka ok, jak najbardziej, jak najchętniej. Flipiemy sobie to, sfejkujemy, challenge'ujemy od razu. Bumpniemy może, nie bumpniemy i to będzie słupek. To będzie in, 5-3. Dobra, trzeba się skupić, nie ma co się tak podpalać, bo tutaj niepotrzebny challenge w ogóle. I gościu może zrobić comeback bardzo szybko, ale cały czas my prowadzimy, mamy tą... Chciałem powiedzieć przewagę psychiczną, ale zapomniałem, że nie potrafię robić kick-offa. Także tak, trzeba się skupić. No i kolejny przegrany kick-off. Także fajnie, bo ja po kick-offie jestem tak naprawdę zmuszony grać wieczną defensywę. Zajebiście jest, naprawdę podoba mi się to jak najbardziej, jak najchętniej. Przebijemy sobie to do lewej strony, będę miał... Mam cały czas boosta, więc to jest spoczko. Okej, gościu nie trafił, na całe szczęście dla nas, więc zagramy sobie to od walla. Ustawimy się pod piłę i mogłem oddać strzał, mógł to być gol. Weźmiemy mu stąd setę, bo mogę, sfejkujemy go. My, gościu... A wiecie co jest niewiarygodne? Że ja wiedziałem, że on tak zrobi, że zjedzie i dostał chłop idealnego bumpa. No dno bez przesady. Dobra. Jak on nas fejkuje, tak też myślałem. I challenge. I będziemy mieli jeszcze setkę, będziemy mieli setkę. Dobra, myk, podbitka i bumpik. Szukamy bumpa. No i... Jak on unika tego demo? No jak? No nie. Dobra, clearek. Pół minuty do końca. Dobra, challenge, myk, żeby wymusić na nim jakiś ruch. Bardzo ciężka sytuacja. Leci mi na aerial bumpa, czuję to. Dobra, challenge. Nie da się bumpnąć teraz. Challenge'ować to. Przebić to byle gdzie? Nie. Dobra. On nie ma czasu. Muszę go sfejkować. Dobra, mamy to. Gleba. Nie. Jest! Jest! Save na miarę zwycięstwa, moi drodzy. Mamy to. Minus 2. No to jest o czym mówiłem, ale na 1400 auto się sprawdza, ale wiecie w jakim stopniu. Ja nie potrafię tym autkiem w ogóle grać. Mamy SSL-a, moi drodzy. No i co? 6 strzałów, 5 bramek, gościu miał 10 strzałów, ja mam 7 save'ów. Widzicie, jeżeli nie potraficie kick-offa na jedynkach, to możecie się w dupę pocałować. Ja nie potrafię kick-offa, grałem autem, którym nie potrafię grać, ale skuteczność. Tutaj działała wyłącznie skuteczność challenge'a i to jak się ustawiałem. No widzicie, że niektóre rzeczy da się oczywiście wyciągnąć, ale to jest przesada, nie gra mi się wybitnie tym autem. Także moi drodzy, auto oceniam w skali bez sensu testować na 10, możecie je kupić w sklepie z przedmiotami, tutaj jest
jest zakładka James Bond, są tutaj wszystkie autka, których wcześniej nie kupiliście, polecam z kodem Bruzowa. Moi drodzy, nie ma sensu, kurczę, wiecie, ja zawsze, to jest tak samo jak z Nissanem, to jest tak samo jak z Jamesem Bondem, tak samo jak ze wszystkim, te auta są grywalne, fajnie się nimi gra, są grywalne, można nimi grać, podoba ci się, kupuj, baw się tą grą, ciesz się grą, nie musisz tryhardować tak jak ja, tak jak inni spoceńcy, ale jeżeli chcesz sobie faktycznie potrafić piłkę tak jak chcesz i pobawić się nieco precyzyjniej, trochę bardziej przy tryhardować, spiąć dupę na rankedzie, to graj sobie Dominusem, Octane'em, Fengiem, zawsze to będę powtarzał, chyba że wyjdzie coś innowacyjnego, także moi drodzy, to by było na tyle, trzymajcie się cieplutko i do następnego odcinka.